W każdym tygodniu jedna koleżanka z naszej redakcji testuje jedną głupią dietę. I ona czasem wytrzymuje na tej diecie do końca, tak jak w przypadku diety kopenhaskiej, która trwa 13 dni. Państwo pamiętają? Jajko, bersztyk, jajko, bersztyk, sałata. I ona opisuje, robi takiego wideobloga i opisuje, jak to tam idzie. I potem profesor Zdrówko komentuje tę dietę. Tak to będzie w programie. Jest dieta białkowa, tam jest głodówka. Na głodówce dziewczyna wytrzymała 2 dni, nie była w stanie, bo tam jakaś sokowa czy coś, czy 2 dni piła soki, mówi, sorry, muszę iść i zjeść kawałek kiełbasy, bo nie dałem. Więc różnie to się z tymi dietami. Teraz słyszałam, jakaś dziennikarka mi zadała pytanie, mówi, wie pani, bo teraz jest taka dieta modna, że tak, jednego dnia żremy, a drugiego dnia post. Ja mówię, nie no, świetna, prawda. Znakomita, bo przecież my musimy pamiętać, że my jesteśmy już dorośli, ale my jesteśmy jak dzieci. Nasz organizm też lubi rytm. Jeśli położymy się o godzinie 3 nad ranem i mamy 20 lat, to nam to nie zaszkodzi. Ale jeśli położymy się o 3 nad ranem, 2., 3., 10 raz i mamy 20 lat, to już nam się ten organizm rozreguluje. Musimy o tym pamiętać, że wydzielają się hormony codziennie. Codziennie mamy cukier we krwi, bo coś zjemy. Codziennie się wydziela insulina. Ten nasz organizm jest jak taka elektrownia, która cały czas pracuje. Dlaczego to jest właśnie tych 5 posiłków co 3 godziny? Dlaczego to jest takie magiczne? Dlatego, że proces trawienia trwa dokładnie 3 godziny. Jeśli pomiędzy jednym a drugim posiłkiem włożymy coś do dzioba, to ten proces zaczyna się od nowa. A najpierw co? Najpierw trawimy węglowodany, potem trawimy białka i dopiero potem trawimy tkankę tłuszczową. Wyciągamy z tej tkanki tłuszczowej, więc trzeba zachować ten odstęp 3 godziny. To gwarantuje nam również prawidłowe, regularne i na stałym poziomie wydzielanie insuliny. Czyli zabezpieczenie.